Jamelfi, tutaj Olga i moi drodzy, witam was dzisiaj w prawdopodobnie ostatnim odcinku z Bugsnaxa. W końcu dowiemy się, co w ogóle się dzieje na tej wyspie, dlaczego te Bugsnaxy są tak wielkie i potężne i o co w ogóle chodzi z tą matką naturą. Czy ona miała rację, czy ona nie miała racji, nie mam zielonego pojęcia, na razie żadnej teorii nie mam, a wy, kochani, bylibyście wielcy, gdybyście oczywiście strzelili łapkę pod tym filmem, subskrypcję, jeżeli jeszcze subskrybujecie kanału oraz Instagram, serdecznie polecam, tam się rzeczy dzieją, no ale wracamy tutaj do rozgrywki. Wiecie co, ja chyba się położę, bo jest ciemno. Ja nie wiem, czy w sumie chcę łapać Bugsnaxy, kiedy jest ciemno, bo coś mnie może jeszcze bardziej przestraszyć i tego bym nie chciała, a tutaj, aby w ogóle chyba zakończyć całą fabułę, musimy wsadzić czekomrówkę do koryta Fluftienu. I poczekajcie, ta czekomrówka była gdzieś tutaj, z tego co pamiętam? To jest taka dziwna stonoga, która... O, dokładnie to, tylko jak cię mogę... Wiedziałam, okej, okay, może być nawet rano, a i tak się przestraszyłam. Mochi, jakbyś mógł zajmować się Mochi rzeczami, okej? Okay? Spoko, dziękuję bardzo. Wracając, czekomrówka, powiększy... Nie, no po prostu, ty też? Może pójdźmy w jakieś miejsce, gdzie naprawdę nic mnie zaatakuje, tutaj powinno być... Powinno być bezpiecznie. Powiększa na świeżym powietrzu, lubi bawić się w kupie, goja się z innymi czekomrówkami. Okej. Okay. Flufty robią się tchórzliwe, gdy się skurczy, jak wszystkie dręczyciele. Więc okej, okay, to jest nasza podpowiedź, że musimy je zmniejszyć. Dobra, zmniejszyłam. Teraz Snaxolap. Zobaczmy, czy tutaj się po prostu... Okej, okay, Snaxolapa się boi, więc poczekajcie, co ona będzie robić, kiedy się zmniejszyła, bo właśnie ostatni Bugsnax, którego złapaliśmy, też miał takie dziwne zachowania, więc może ona gdzieś idzie i w tym miejscu będziemy mogli ją złapać? Dokładnie, ona robi to samo, czyli poczekajcie, bierzemy Snaxolapa i robakule, proszę bardzo, a ogólnie... Przestań mnie stickpakować, mój drogi, przestań! Okej, okay. A ogólnie jak nie wiecie, o co mi o co chodzi? Czy to ty? Czy to ty jesteś problemem? Nie no, nie śpij teraz tutaj, idź sobie. Dobra, udało nam się, nie wiem jak, ale jakimś cudem, może po prostu dlatego, że odeszliśmy i ona, ta czekomrówka myślała, że nas nie ma, więc wtedy po prostu weszła w nam w sidła, tak mi się wydaje, tak może być, nie mam zielonego pojęcia, zobaczymy, wracamy ogólnie do Fluftienu. Aby oddać tę czekomrówkę. Tutaj widzę, że makaron jeszcze próbuje mnie napastować. Oczywiście, jak zawsze, jak zwykle. Wszyscy próbują, wszyscy są tutaj przeciwko mnie. A ja, wiecie co, nie będę wam przedłużać tej w sumie nużącej drogi. Po prostu przeteleportuję się do naszego obozu. No i jesteśmy, proszę bardzo. Muszę wrzucić do tego koryta czekomrówkę. Okej, okay, i mam Bugsnaxa. W końcu, dobra próbka. Mogę dokonać ekstrakcji proszku i ostatecznie rozwiązać tajemnicę. Muszę się absolutnie skoncentrować, a ty zadajesz za dużo pytań. Wróć, gdy znajdę odpowiedzi. Aha, okej, okay, dobra, to musimy poczekać. Wróć do Fluftienu za jakiś czas. Dobra, czyli się po prostu prześpimy, no bo ja nie mam i tak już żadnych questów do robienia, więc po prostu możemy przeczekać ten czas. Dokładnie, możemy już wejść i możemy się zapytać, jak idzie analiza. Niech to. Nie potrzebuję rozpraszania uwagi. Zdobyłam cząsteczki suszonego roślinnego szlamu, ale muszę poddać go analizie. Tu jest jak w epoce kamienia łupanego. Może gdybym miał separator cząstek, mikroskop elektronowy i wykształcenie botanistyczne... Nie, rośliny to nie moja działka. Znam pewną zielarkę, albo wrócę do ciebie w tej sprawie. Znam pewną zielarkę, czyli po prostu już chyba lecimy z questem. Nie mówisz poważnie. Prędzej zjem moją muchę, niż posłucham rady Sheldy. Czego tak się boisz, a znasz innego speca od roślin? Dobra, jedz muchę i to teraz. Nie chcę być niemiła, okej, więc... A znasz innego speca od roślin? Wambus całkiem nieźle zna się na roślinach. Tyle, że przyrzekł, że nigdy się do mnie nie odezwie. To przez incydent z Nudlerem. Czy ja powinnam o czymś wiedzieć? Kompletnie się pogubiłeś, a możesz, a jeśli Sheldon może pomóc? Dwójka. Ha! Jeżeli Sheldon zna sekret skurczykumy, to zjem moją muchę. Oho, coś mi się wydaje, że będziesz ten. Dobrze, skoro nie przestaniesz mnie męczyć, to chodźmy do Sheldy. Okej, czyli spróbujmy, zobaczmy. I tak jesteśmy na tej wyspie. Byt czuje smród zła. Daruj sobie, Sheldo. Przychodzę z konkretną sprawą. Powiedziano mi, że rozumiesz podstawy reakcji fitochemicznych, a właśnie kogoś takiego potrzebuję. Na wszystkich bogów, co ja widzę! Niegodziwcu przyszło prosić o pomoc. Nie?
Czy starożytne ścieżki bytu nie są zbyt prymitywne w porównaniu z potęgą współczesnej nauki? Może, nie wiem? Nie podoba mi się twój sarkazm. Jeżeli nie chcesz mi pomóc, to po prostu powiedz i sobie idź. W życiu ścieżka bytu polega na udzielaniu wskazówek każdemu potrzebującemu, nawet najpodlejszemu. I widzicie, Sheldon nie jest aż tak zła. Chcę pomóc, co chcę pomóc. Dobrze. Wobec tego potrzebuję analizy skurczykumy. Powiedz mi, co w niej jest, tylko bez przeciągania. Proszę. Czyli w końcu się dowiemy? Mikstura sporządzona według zielarskiej nauki matki. Nie pochwalam jednak jej przeznaczenia. Do czego ona służyła wcześniej w takim razie? Jeżeli tego chcesz, byt zanurzy się w świecie węchowych doznań i znajdzie odpowiedzi na twoje pytania. Okej, bardzo chętnie, bardzo prosimy, Shelda. Tylko nie wąchaj tego bezpośrednio, coś tam. Wiem. Ileż subtelnych aromatów. Oczar, cynamon, czarna herbata. Wszystko przeciwzapalne. Okej, super, tylko co to nam daje w związku z Paxnaxami? A pomiędzy nimi... jad! Jad czego? Tu się dzieją ciekawe rzeczy. Jad? To kwas siarkowy! Dobra, może jednak nie. Popularny i silny środek o właściwościach wysuszających. To tłumaczy wrażenie palenia. Flufty, kazałeś obrzucić się kwasem. Zaskakujące, ale nie była to strata czasu. Idę stąd. Być może znów będę potrzebował twojej pomocy. Nie ma za co. Czyli poczekajcie, tutaj za to kończyliśmy tego questa, więc zostaje nam tak naprawdę tylko i wyłącznie wówczas na wyspie. No, Trifani, dokładnie, więc Trifani powinna nam teraz powiedzieć, co tutaj się dzieje. Wiecie, zebrać tą całą historię, te wszystkie questy i nie wiem, dać nam raport. Skończyliśmy badania, dokładnie. Świetnie! Wobec tego zwołam i każdy podzieli się tym, co udało mu się odkryć. Czyli rzeczywiście, będziemy wszystko zbierać i w końcu może dowiemy się. Spotkanie może potrwać, więc jeśli masz jeszcze coś do zrobienia, to daj mi znać. Zostało mi jeszcze coś do zrobienia, zobaczmy jedną rzecz, moi drodzy, ponieważ mnie interesuje pewna kwestia związana z Paxnaxami. Moi drodzy, zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałby Montesnack jako Paxnax? Cóż, ja sobie wyobrażam go dokładnie w ten sposób. No i proszę bardzo, mamy go w naszym dzienniku, kategoria to oczywiście słodki, a opis pomaga w rozgrywce odnawiając punkty życia, zawsze warto mieć go w ekwipunku. Jeżeli chcesz go złapać, to serdecznie polecam szukać najpierw lodówka. Więc moi drodzy, nieważne czy robicie sobie przerwę od polowania na Paxnaxy, czy może planujecie jakąś przygodę na świeżym powietrzu, jestem pewna, że takiego tutaj Montesnacka nie może zabraknąć w waszym ekwipunku. Okej, sprawdzony, możemy wracać do gry, moja droga Trifani. Skończyliśmy badania, świetnie, wobec tego tak, potrwać, zaczynajmy. Fantastycznie, grampy, zebranie. Aha, okej. Dziękuję, że tu jesteście. A wszyscy dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy, prawda? To wygląda jak te takie na wyspie... Zaiste! Nie mogę się doczekać, aż się dowiem, jakie makabryczne ciekawostki pani odkryła, pani profesor. Nie powinna być pierwsza. Na pewno kręciłam przez całą noc. Chandlo, odkryłeś sposób na powiększanie się? Chciałam powiedzieć, że to ognisko jest tak, wiecie, jak na tym poprzednim Paxnaxie. Fizycznie nie, ale rzeczywiście trochę urosłem. Metaforycznie. Wieście IQ. Przepraszam, w kwestiach naukowych nie za bardzo pomogę. Nie przepraszaj, znajomość siebie to najcenniejszy rodzaj wiedzy. Zgadzam się z tym, absolutnie, całkowicie, okejka. A ty czego się dowiedziałaś o matce naturze, Sheldo? Dzięki odrobinie wglądu, byt dowiedział się, że Paxnaxy rzeczywiście są dziećmi matki. Ciekawe. Okej, czyli jednak one nie są jakimiś... I truciznami. Każdy ich pazur ocieka toksyną, każdy kwiat lśni zabójczym nektarem. Chciałam powiedzieć, że może one nie są właśnie takie, wiecie, niefajne. To przypomnienie. Natura potrafi być bardzo niemiła. Ale to chyba o to chodzi, że... Nie mam, dobra, nieważne. Na grampo, tak! Natura to hardcore! Starożytni mogli oddawać cześć matce, ale stracili z oczu jej światło. A co to do czego mają Paxnaxy? Broken Tooth jest zniszczona i byt wierzy, że nie była to sprawka boskich mocy. Prawda o tej destrukcji i odrodzeniu pozostaje ukryta. Czyli... To bardzo ciekawe. Przysięgam, musimy niedługo porozmawiać o historii, Sheldo.
Ale najpierw moje odkrycia. Z niewielką pomocą byłem w stanie odtworzyć nową odkrytą skurczykumę. Czyli mamy skurczykumę nową, okej. Okay. Po kilku eksperymentach dowiedziałam się, że gigabaksaksy tak naprawdę są małe. Czyli coś na wyspie sprawia na ostaksometrię i sprawia, że robale rosną. Myślę, że rozumiem, jak to się dzieje, ale nie wiem jeszcze dlaczego. Nie ma tu żadnego dlaczego. Czasami rzeczy po prostu się dzieją. Używasz moich słów przeciwko mnie? Wymyśl własne mądrości, mędrkująca szarlatanko! Wow! Bardzo chętnie, gdybyś słuchał kogokolwiek poza sobą. Nie kłóćmy się. Proszę, nie zaczynaj. Dokładnie, nie kłóćmy się. Może ja czegoś nie rozumiem? Co jest? Tryfoni, przegapiłaś to! Fluffy i Shelda razem obmyślą rozwiązanie tej zagadki! O mój Boże, teamwork, przyjaźń, jest! Serio? Szokujące, wiem. Dla nauki wszystko. Tak, ścieżka jest kręta. Byt przeprasza jednak za odwrócenie uwagi. Czas wysłuchać historyczki. O, czyli w końcu dowiem się, co Tryfani odkryła w tej jaskini. A, cóż, bardzo wiele się dowiedziałam. Zostało jeszcze mnóstwo pytań i sądzę, że odpowiedzi na nie znajdziemy w świątyni. Czyli wracam do świątyni, w porządku, okej, okay, pewnie coś zaraz się jakieś wrota otworzy czy coś takiego, jestem pewna. Zobaczycie. Niestety drogę zakradza zawalony korytarz i nie dałam rady przedostać się dalej. Nie martw się, to jest moja robota. Myślę, że mam na to rozwiązanie. Efekty badań moich i Sheldy zaiste okazały się interesujące. Tak, Chandler poprosił mnie o zbudowanie. Nie w sumie niespodzianki. Zapewniał, że będzie interesująco. Nikt nigdy nie wypowiedział bardziej złowieszczego zdania. Brzmi nieźle. Chodźmy do świątyni. No właśnie, chodźmy. Czyli jeżeli oni tak naprawdę wszyscy już się zajęli. Oto i ona. Myśli, że dasz radę zrobić coś z tym gruzem? A może jednak to będzie moja praca? Żaden problem, Tryfoni. Fluffy, przygotujmy Cosia. Ach, oczywiście. Ej ty, umieść robakulę na ziemi przed nami. Czyli jednak będę mogła coś zrobić, cieszę się. Proszę bardzo, robakula na ziemi przed wami. I cóż ona będzie robić? Dobrze, teraz się odwróćcie i nie poglądajcie. Nie chcecie przecież popsuć niespodzianki, prawda? Co to jest za niespodzianka? Okej, okay, wyciągnąłem go z kuli. Śliska menta, nie ruszaj się, inaczej igła... Wiem, będzie większy, truskawka będzie większa, tak o to chodzi. Przeżyjesz, załatwiona. Nie! Czy to truskawnika powiększyli, czy Chandlo? Chyba biednego truskawnika. Jestem prawie pewna. Wow, nie puszczaj! A, tu się dzieją rzeczy. O nie, ani mi się wasz! Mam cię! Możecie się odwrócić. Przepraszam bardzo, to tylko ja się nie odwróciłam. Dobra, mordeczko, przed tobą nowa i ulepszona giga robakula. O mój Boże! Nie spodziewałam się tego. Chciałam nazwać ją sferyczną odkrywą napompowanego truskoida, ale życie rzadko spełnia moje oczekiwania. Z taką mocą możemy zniszczyć tę ścianę! O mój Boże, truskawnik, ja nie wiem, czy to jest... dla ciebie zdrowe, mój drogi, ale udało się! O, w końcu mamy przejście! Piękna współpraca, Grampiska! I po problemie nie ma za co. O, tak! Giga truskawnik! Uspokój się, Chandlo. To stworzenie powinno budzić strach, a nie podziw. Tak, puśćcie mnie już, ja chcę iść, ja chcę widzieć, ja chcę podziwiać. Proszę? Ale poszło na całkiem nieźle, nie? O, mam nadzieję, mam ochotę zadać milion pytań o zasady jej działania, ale najpierw najważniejsze, porozglądajmy się po tych ruinach. Tak, dokładnie. Bardzo, bardzo, bardzo chciałabym to zrobić. Aha. Wiecie, co oznaczają takie... Grampy! Przesuńcie się! Wiecie, co oznaczają takie właśnie tutaj puste przestrzenie, prawda? Prawda? Bo ja wiem, to jest na 100% boss. Na 100% tutaj się nagle coś... mega pojawi i tak to się skończy. Przepraszam bardzo. Aha, zeskanuj wszystkie wskazówki w świątyni. To jest kurczykuma. Czy jest coś, co... Okej, okay, tutaj mam jedną rzecz. Przedstawia grampa składanego w ofierze otchłani. Dobra, to jest pierwsza wskazówka. Druga jest tam. Został zupełnie zniszczony. Czy przedstawiał przywódcę starożytnych grampów? Rogaty pomnik.
Dobra, tutaj czy coś jeszcze jest? Wielka dziura na środku pomieszczenia, zamknięta na 4 spusty. Jest to zamknięty szyb. Tutaj powinny być jeszcze dwie jakieś wskazówki. Czy ja tutaj widzę... Okej, tu są jakieś gwiazdeczki. Wielka statua Matki Natury obserwuje pomieszczenie. Czyli jeszcze gdzieś powinno coś się lśnić. I tutaj właśnie to znalazłam. Przedstawia starożytne gramby przygotowujące się do ceremonii. Do ceremonii czego? Oj, 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 ja coś czuję, słuchajcie, że będzie, że zaraz będzie mocno. To jest złe miejsce. Mało powiedziane, mówiłam, że starożytne krampy składały rytualne ofiary, prawda? Och, no tak, wspominałaś. Robimy to tutaj, wrzucały innych w tę otchłań, ofiarując ich temu czemuś, co się tam kryje. Przypuszczam, że wielki, przeogromny Bugsnax. To dlatego robale są tutaj takie duże? Bo gleba była nawożona? Poczekajcie, bo chyba czegoś nie rozumiem. Dokładnie, tutaj mamy naszego przeciwnika. Mordeczko, musisz to zobaczyć. Czy, nie wiem, czy dobrze myślę, że tutaj te ofiary były w jakiś sposób, nie wiem, żeby im dawali do jedzenia skurczykumę, żeby one były większe, więc te ofiary będą większe i to coś, co będzie jadło albo konsumowało, ja nie mam zielonego pojęcia, będzie miało więcej do skonsumowania, tak mi się wydaje, to jest moja teoria. Znalazłem tu tę machinę, przyłomija mi wyrzutnie śniadaniowe snorpiego. Aha, ja już czuję, ja już wiem. Zaiste. I do tego tak duże, że można dzięki nim wyrzucać spore ładunki. Wydają się w sam raz dla giga robakuli. Chyba pora na eksperyment. Okej, okej, robakulo, chodź tutaj, moja droga. Kochana. Ja coś, słuchajcie, ja coś widzę. Ja coś czuję. Wow, kiełek się zablokował. I co teraz? Nie mam pojęcia? Z tyłu jest chyba mechanizm aktywujący. Może wymagać szarpnięcia snaksochwytakiem. Dobra, to jest to, co ja mam. Także ogarniemy to. Poczekajcie. Co ja budzę? Co ja budzę? Wystrzałowa impreza. Odłóż. O-o. To nie wróży niczego dobrego. No oczywiście mówiłam, że nie wróży niczego dobrego. Co wyście zrobili? Zapieczętowana otchłań emanuje zakłóceniami. Przygotujcie się! Nadciąga śmiertelne niebezpieczeństwo! Mordeczki, czuję, że zaraz ktoś znowu mnie poturbuje. Co to jest? Mordeczko! Oczywiście, ja zostałam z tym sama, jak zwykle. Skrabę! Nie! Nie bij mnie! On nie walnie, prawda? Król dżungli... Poczekajcie. Okej, już widzę, o co chodzi. Król dżungli z pokrywką ochroną na serwym grzbiecie, gdy atakuje, wrzuca chrupniczki. Dobra, chcę dalej to przeczytać. Nie to. Dzień dobry, nie przygotuj się na wyzwanie, inaczej czekacie kaszkował powodzenia. Dobra, słuchajcie, trzeba się teraz rozejrzeć po ogólnie tym pomieszczeniu. Czy ja tutaj mam jakąś skurczykumę, żebym mogła go jakoś zmniejszyć? Tam jest skurczykuma. Tutaj widzę, że to mogę przy... Aha, dobra, czyli będę musiała w niego walić z tego, co... Nie chcę tego wziąć! A dobra, odłóż, bierzemy skurczykumę. Nie mogę w niego wrzucić, bo on na tę pokrywkę, czyli to jest to samo jak w tamten Bugsnaxie. Dobra, poczekajcie, a gdyby... Aha, czyli to przy... Dobra, już wiem, chyba. To się robi w ten sposób, że te tutaj kamienie, one jakby... Nie wiem, przerzucają się do mnie, więc muszę się ustawić za tą wyrzutnią, aby w niego trafić. O to chodzi? Tylko tutaj nie mam więcej kamieni. Czy ja powinnam coś robić? Poczekajcie, na pewno mam skurczykumę. O, to jest o to chodzi. Wiem, już o to chodzi. Aha, dobra, czyli może jednak nie to. Jeżeli one są za małe, to jest źle. Dobra, mogłam się tego spodziewać, ale tutaj widzę, że jest duży. Nie zakrywaj się. Nie zakrywaj się! Dobra, już wiem o co chodzi. Zobaczcie, musimy te klopsy walić w jego głowę, albo w jego, jakkolwiek to się nazywa, żeby rozbić tę oto pokrywkę. Czyli dobra, nie będzie to aż tak problematyczne, jak się spodziewałam. Albo może i nie. Cudownie, wspaniale, co to jest? Czy ja mogę coś z tym zrobić? Okej, tutaj jest w jakiś sposób... kamienie, czyli wiem, o co teraz muszę zrobić. Poczekajcie, jeżeli tutaj są kamienie i tutaj jest mały otwór, to muszę sprawić, żeby jeden z tych małych knypków, żeby on się pomniejszył i żeby się tam schował, prawda? Dobra, chowaj się. Klopsiku.
Tak, 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 czyli jest nowa mechanika. Dobra, damy sobie radę. Powinniśmy... Gdzie one są? I dlaczego tutaj wszyscy na mnie rzucają kamieniami? Ja wiem, że to jest strasznie chaotyczne, moi drodzy, ale również czuję się bardzo chaotycznie w walce z nim. Czy ja coś robię w zły sposób? Może powinnam zmniejszyć tego drugiego? Odłóżmy to. Ty zmniejszaj się i... Okej, złapałam go, ale to chyba nie o to mi chodziło. Żeby ktoś wszedł do tego kolejnego... do tych kolejnych kamieni. O to mi chodziło, dokładnie. I teraz może ktoś tu wejdzie? Bardzo chętnie by było, ponieważ nie mam zielonego teraz pojęcia, jak w tej drugiej fazie spróbować go pokonać. Oprócz tego, że on we mnie rzuca kamieniami, a ja żadnych kamieni nie mam i nie mam zielonego pojęcia, jak mogę wykorzystać te oto właśnie klopsiki. Czy one coś lubią? Nie, dosłownie nic, więc chodź ci tutaj może co? Okej, muszę jakoś sobie w takim razie poradzić inaczej. Okej, moi drodzy, wiem o co chodzi. Muszę sprawić, żeby tutaj te klopsy wpadały w te wyrzutnie i one rozwalą w końcu tę oto pokrywkę. I niestety on je niszczy za każdym razem. Okej, on je niszczy za każdym razem. Tego się nie spodziewałam, więc teraz to już nie wiem, mam zielonego pojęcia, co ja mam tutaj zrobić. Mam tutaj poprowadzić robakulę, albo mam tutaj poprowadzić tego małego klopsika, prawda? Tak mi się wydaje, poczekajcie. Hop. Dobra, to nie wyszło tak, jak miało wyjść. Chodź. Ty się zmniejsz i gdzie ty będziesz biegł teraz? Gdzie ty będziesz biegł teraz? Bo ja wiem, że ty się chcesz gdzieś schować. Więc może poczekajcie. Gdyby tutaj... Okej, one tutaj nie latają, więc spróbujmy, żeby on wrzucił nie kamień, ale klopsa właśnie w to miejsce tutaj, nie wiem, do tej układanki, do tego murala, do tego czegokolwiek. Dobra, dawaj. No rzucaj na mnie, rzucaj we mnie, no. Dobra, jest. I poczekajcie, teraz muszę w jakiś sposób to... Aha, wiem o co chodzi, to będzie mega trudne, ja już wiem o co chodzi. Muszę sprawić, żeby tutaj wpadł ten klops właśnie w to miejsce i następnie w jakiś sposób wycelować. Dobra, w niego. No rzucaj. Hops, dobra. No dlaczego tutaj nikt nie trafił? Halo, moment, przecież tutaj dwójka nawet z was była. Aj, kamienie znowu. Dobra, to chwilę potrwa. Udało się? W końcu? W końcu się udało? Czy on mi to rozwali? Tak. Bo on mi rozwala właśnie wszystkie moje mechanizmy, z którymi walczę. Robakula! O mój Boże, robakula! Siemka, w takim razie wiem, co ja muszę zrobić. Chodź tutaj. Odzyskajmy ją i muszę w jakiś sposób ją przeprowadzić, tę labirynt. Tylko, że ona też... zostaje właśnie wrzucona. O kurczę, dobra, dawaj. O kurczę, dobra, robakulo. Dasz sobie radę, absolutnie, tylko ja będę po prostu rzucana ze wszystkimi rzeczami, które mogę być rzucana. Tutaj idziesz, moja droga. Świetnie sobie radzisz. Jak królewna, dawaj. I tędy tutaj. Przepraszam bardzo, czy mógłbyś mnie... Przeszkadzasz mi, ty wielki, legendarny przeciwniku. I tu. Tak, nie wiem co się stanie, ale mam nadzieję, że coś się dzieje teraz, obecnie, w tym momencie. Rozbiliśmy go, poczekajcie, w takim razie teraz możemy idealnie, odzyskajmy robakulę, weźmy to. No dawaj, musimy go zmniejszyć, tylko że on też jest trudny. Robakulo, to nie jest czas na ciebie, skarbie, to nie jest czas na ciebie. Come on! Dlaczego on jest taki ciężki do trafienia? Dobra, udało się, więc teraz... Saksołap, bo on się zaraz powiększy, czekajcie. Dlaczego? No chodź tu, on za mną idzie czy nie za mną idzie? Chodź, bo się zaraz powiększy i tyle będzie z mojego wspaniałego planu. Chyba, że muszę w jakiś sposób sprawić, żebyś... Aha, dobra, on nawet tutaj nie przychodzi. Nieważne. Muszę to w takim razie postawić trochę bliżej. Mam nadzieję, że mam jeszcze trochę czasu. Chodź. Nie, on będzie omijał Saksołapa. Dobra, wiem o co chodzi. To muszę w jakiś sposób go chyba potknąć zawadzaczem. Rozstawmy go tak. Niech będzie tutaj.
I co? No co za mały, perfidny... Ogarnia! Ogarnia, słuchajcie, moi drodzy, dobra! Jest! O mój Boże, jest! Zrobiliśmy to. Zrobiliśmy to. Mamy nakarmić Chandlo tym Bugsnaxem? Mordeczko, lepiej go zeszle, zanim znów się powiększy. Chando, czy to jest na pewno bezpieczne, mój drogi? Ja nie jestem do końca pewna, naprawdę. To wygląda... Oj, oj, oj. Ale chociaż masz czerwony nowy kolor, gratulacje. Tak, moja, może adrenalina za mnie przemawia, ale to najlepszy robal w moim życiu. Mój drogi, ty znowu spałeś, okej, w trakcie. Dobra, sprawdzimy, czy wszyscy stali i zdrowi. No sprawdźmy, ponieważ ja nie do końca jestem. Ach, dobrze, nikomu się nic nie stało. To był największy robal, jakiego widziałem. Nie ma nic lepszego nad walkę gigantów. To dopiero podjara. Mów za siebie, byt jest na to za stary. Przepraszam bardzo, zgadzam się, a teraz niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Chciałbym pomówić o tym, o co to wszystko znaczy. Dokładnie. Wnioskując po stanie dachu, zawalonych fragmentach budynku i kraterze... No, coś takiego dziwnego. To tylko luźny pomysł, ale myślę, że z tej otchłani wyszło coś dużego. No, moi drodzy, tak, bo wszystko przespaliście, okej? Tak, właśnie widzieliśmy, jak wypełza z niej Serapeusz. Ha, skoro jeden średnio zdolny adept sztuki dziennikarskiej mógł sobie poradzić z Serapeuszem, nie zniszczyłby on całej cywilizacji. Dzięki! Dzięki! Mam na myśli coś o wiele większego i paskudniejszego. Coś, co ledwo można sobie wyobrazić. Co to jest? Gniew matki natury? A może gniew ofiar? Zobaczmy. To ciekawa historyjka, ale nie wyjaśnia, dlaczego wyspa się wynurzyła. Może chciała być znaleziona? A, Chandlo, wyspy zwykle nie mają pragnień. A co jeżeli? Chyba, że ci zgubieni i mściwi leżą uśpieni pod naszymi stopami... Czyżby? Wiecie co? Chyba wiem już wszystko, co trzeba. Może na dzisiaj skończymy. Dla naszego dobra. Okej. Wszyscy zgodnie pomrukają. Dobra, wracasz z nami na tratwy, czy zamierzasz eksplorować dalej? Nie no, ja już wszystko zobaczyłam, to co chciałam zobaczyć, także chodźmy na tratwę. Pięknie, a po drodze zabawię cię historiami o innych zawalonych świątyniach. Ja bardzo chętnie Tryfani posłucham, naprawdę, to jest całkiem ciekawe, tylko mnie bardziej interesuje naprawdę, co tutaj się wydarzyło, moi drodzy, ponieważ nie wiem, czy może tak być rzeczywiście, no come on, Bugsnaxy nie są zbytnio mniej, nie wiem, no nie są czymś, co nie jest magiczne, prawda? Więc jeżeli tutaj magia istnieje w tym oto właśnie uniwersum, to teoretycznie sama wyspa mogłaby mieć jakieś pragnienie, że chciałaby rzeczywiście być odnaleziona. Ja w coś takiego wierzę. Snorp, mordeczko! Chandlo! Jesteś w jednym kawałku! Znaczy, oczywiście, że jesteś, absolutnie w ciebie wierzę. O, błagam, na pewno przez cały czas płakałeś. A nawet jeżeli, to co? Nieprawda! Ale Tryfani, co wyście tam znaleźli? To mogłoby opowiadać. Wybacz, ale najpierw chciałabym wrócić do Łambusia. No dokładnie, chciałabym też się ze wszystkimi zobaczyć. Spotkajmy się w miasteczku, a opowiem ci wszystko ze szczegółami przy szklaneczce snaksowody, okej? Okay? Pewnie, zszedł wszystko w porządku. Moje stawy mnie wykończą, ale... Niech będzie. Byt musi pomedytować przy kapce nalewki brzozowo-goździkowej. Cudownie, cudownie, wspaniale, moi drodzy. Jeżeli stracisz mi recepturę, może będę mógł wzmocnić jej działanie. Przepraszam bardzo! Uznać to za próbę stanowania wzajemnej wrogości. To mi się podoba, to jest bardzo urocze. Dzięki? Flufty, próbuję być pomocną? Chandlo, co tam się wydarzyło? Grumbinanci przejęli kontrolę nad waszymi umysłami? Nie wiem, Snorp, mordeczko. Chyba poznaliśmy siebie. A skoro o tym mowa, Snorpi, przepraszam, że zmusiłem cię do przybycia na Snaktów. Ha, nie ma problemu. Nie jest to moje ulubione miejsce, ale wiem, że robisz to, co uważasz za słuszne. I to jest w tym najgorsze. Brzmisz, jakby cię coś ciążyło na sercu. Tak, ale na razie może poczekać. Wróćmy do domu i trochę się odprężmy. Jestem bardzo odprężony.
Dzięki za wszystko, mordeczko. Do zobaczenia w Stanksburgu. Może biedny Storpi myśli, że tutaj, że oni chcą zerwać. Że Chando chce z nim zerwać. Mam nadzieję, że nie. I hope so. Poczekajcie, duże święto. Filbo chce z tobą porozmawiać. Mam nadzieję, że to jest na temat właśnie dodatku. Czekajcie, gdzie ja polazłam? Mam nadzieję, że to jest właśnie na temat dodatku, a nie ten ostatni quest, który się pojawia ogólnie w głównej fabule. Wydaje mi się, że nie. Zaraz zresztą zobaczymy. Moi drodzy, ale jestem zła. Ale jestem wkurzona, ponieważ ja tutaj szukam w ogóle, dlaczego ten dodatek się nie kończy, o co w ogóle chodzi. I powiem wam, co się okazało. Okazało się, w momencie, kiedy ja o tym przeczytałam, że jest sekretne miejsce na tej wyspie, do którego należy dojść i dopiero wtedy jest odpowiednie jakby zakończenie, kiedy się przejdzie całą grę. Okej? Po pierwsze, ja nie wiedziałam, że jest sekretne miejsce, to po pierwsze, w ogóle jestem prawdopodobnie pewna, że ktoś mi napisał o tym w komentarzu, tylko że ja tego nie zauważyłam. A po drugie, teoretycznie mogłabym wrócić do save'a, który właśnie pojawił się na, wiecie, który był po prostu na wyspie, tylko że problem polega na tym, że ja mam tylko jednego save'a i jeżeli chciałabym dojść do tego właśnie zakończenia, którego chciałabym, jeżeli chodzi o tę wyspę Bugsnax, to musiałabym przejść całą grę od początku. Więc nie wiem, czy to w ogóle wchodzi w grę, bo tutaj zobaczcie, mam na tym 17 godzin, więc to musiał być chyba jakiś bardzo, bardzo, bardzo długi live albo cokolwiek. Może. Może zrobimy długiego live'a i po prostu zobaczymy, co się dzieje na tej wyspie. No ale co, na dzień dzisiejszy ja się z wami żegnam. Bardzo, bardzo, bardzo was przepraszam, że w ogóle taka sytuacja wystąpiła, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Byłam pewna, że wrócimy sobie na Broken Tooth, na zwykłą naszą wyspę i po prostu... nie na Broken, nieważne, do tej naszej wyspy zwykłej, do naszego miasteczka i wszystko się wyjaśni. No ale co, będziemy w takim razie musieli czekać, może właśnie zrobię live, jak będziecie chcieli, ale to tylko i wyłącznie jak po prostu będziecie chcieli dać mi o tym znać w komentarzach. Więc ja się was naprawdę strasznie, strasznie, strasznie przepraszam i co, do kolejnego zobaczenia i cześć!